Nie chcę po raz sześćsetny zadawać Ci pytania o, o moment, kiedy padła decyzja nie Cię do reprezentacji, bo już wiem, co powiesz, że wiedziałeś wcześniej, że odbyłeś rozmowy w cztery oczy z trenerem, że nie powiesz, co Ci powiedział, bo gdyby chciał to powiedzieć, to powiedziałby publicznie, chyba, że powiesz mi coś nowego. Nie, ja myślę, że temat reprezentacji zeszłorocznej, no bo to, to było w zeszłym roku, to już dawno zostało, że tak powiem, oklepane na wszystkie... Strony i, i, i zamknięty. Nie ma co do tego wracać. Tym bardziej, że ja się skupiam teraz w tym momencie niestety akurat na, powro na powrocie do, do gry w siatkówkę, żeby, żeby ten łokieć odzyskać im pełną sprawność. Mam nadzieję, że nie, nie jest to 100% powiedziane, że odzyskam. I że będę tą rękę prostował tak, jak prostowałem, zanim to się stało. A. Ale mam nadzieję, że tak będzie, że pozwoli mi to wtedy dalej móc przyjmować piłkę i, i w miarę prosto ją odbijać dyszlem. I to jest dla mnie teraz cel nadrzędny. A na jakim etapie dowiemy się? Y, y, jakie są, wiesz, efekty rehabilitacji? Myślę, że pokażę to najbliższe dwa tygodnie, ponieważ... To ty żyjesz w stresie teraz. No, trochę tak, trochę tak. Y, wiadomo, no, wszystko człowiek musi sobie w głowie poukładać. Y, na pewno te pierwsze dni zaraz po operacji były dla mnie ciężkie, bo... Już następnego dnia ja byłem operowany 14 stycznia. 13 stycznia już zostałem przyjęty do szpitala, spędziłem cały dzień w szpitalu. 14 stycznia byłem operowany, a już 15 stycznia moja ręka zaczęła być uruchamiana. W sensie zaczęto, zaczęto pracę z nią, żeby ten łokieć pracował, ruszał się, żeby się tam nie robiły za duże wzrosty. Ja miałem jeszcze mniej więcej długości 10 cm włożony w staw drenaż, więc przy każdym ruchu jak ta ręka była no, nieprostowana, ale. Próba prostowania była jej i próba zginania. To ten drenaż mi w tej ranie tam się ruszał i drażnił wszystko w środku, więc sprawiał to bardzo duży ból. Ale był on konieczny, żeby ta krew cały czas odpływała, żeby, żeby, tam staw, żeby ten staw nie był bardzo mocno opuchnięty. Więc to było, to było ciężkie. Trzeba było się, wiadomo, trzeba w tej się musi zmuszać do bólu, bo to jest. zwłaszcza, że jeszcze ból psychiczny jest cały czas, nie? Tak, ale bardziej... Sprawu. Trochę tak, ale ból fizyczny jest bardzo istotny w tym momencie, bo e, trzeba go czuwać. To jest e, troszkę brzmi to jak Sano Maso, dziwne <grymne> klimaty wchodzimy, ale to, to trzeba czuć ten ból i im, im on jest e, bardziej kontrolowany, tym lepiej. Bo tak jak mówię, zakres ruchu trzeba powiększać, e, łokieć trzeba uruchamiać, i mi było tłumaczone tak, że łokieć to jest taki staw, na którym nie można pracować. E, długo jeżeli chodzi o czas, że siedzieć i trzy godziny tam machać tą ręką, tylko pracować bardzo często w ciągu dnia, ale małe e, okresy czasowe, czyli po pół godziny 8-9 razy dziennie. Więc ja praktycznie co godzinę musiałem tą rękę uruchamiać. No z twoją ambicją to ty byś pewnie cały dzień nie? machał, żeby tylko No było byłoby to bardzo ciężkie, bo tak jak mówię, no mimo ja miałem w kucię też podobojczykowe, gdzie był dostarczany lek przeciwzapalny i przeciwbólowy przez pięć dni. Ale mimo wszystko ten, ten ból był dość znaczny i odczuwalny. Także każdy każdy mój kolega, który przychodzi operację, wie o czym mówię. I no, no jest to niezbędne. Futwu odpukuje w niemalowane, ale przychodzi ci do głowy jakaś myśl na temat ewentualnego planu B na życie. Tak, zastanawiam się nad tym. Mam już taki drobny scenariusz, nawet na ten zarys scenariusza, na ten plan B, który staram się wdrażać i który wdrożę niezależnie od tego, czy wrócę do grania w siatkówkę na bardzo wysokim poziomie, czy nie. Także, także małymi kroczkami staram się zmierzyć w tym kierunku. Oczywiście. Nie dopytywać. Nie, nie, ponieważ jest to wstępny zarys i ciężko jest stwierdzić czy na dzień dzisiejszy to się uda, bo wiadomo to są różne rodzaju ciężkie rozmowy, które no, chcielibyśmy doprowadzić do skutku, a wtedy wtedy myślę, że będzie można coś coś więcej na ten temat powiedzieć, bo mówić o rzeczach, które to tak jak opowiadać o tym, że jak wygram w lotto, to 20 milionów Dla to. No zrobię... pogadajmy o tym. <laughs> to zrobię... się poczujemy. To zrobię to to i tamto. Tak, no, ale najpierw tak, trzeba wygrać. Tak, tak, a dopiero potem tak. myślę, to jest takie a bezproduktywne. Nie puścić los. Wiesz? Dokładnie. To jest takie bezpro... bezproduktywne tracenie jasne, czasu. Jasne, jasne. Ale widzę, że działasz, więc to też o. świadczy o dobrym, wie, dobrej kondycji. Drob, drobnymi kroczkami, tak, tak. płaczesz kiedykolwiek. Myślę, że każdemu się zdarza płakać. I mi też się zdarzało. Z wielu zdarzało mi się płakać z radości, zdarzało mi się płakać z rozpaczy, z nieszczęścia. Tak, zdarzało mi się. Z rozczarowania. Dokładnie. A, czyli wszystko w porządku. Dobrze. <noise> Uspokoiłeś mnie. Idziemy dalej. Byłeś em, bardzo ambitnym, może nawet nadambitnym dzieckiem? Nie. Ja byłem bardzo takim dzieckiem, którego wszędzie było pełno i które wszystkiego chciało spróbować i które nie miało nigdy przed niczym żadnych oporów. Ja pamiętam, jak byliśmy gdzieś Eee, już nie pamiętam było to bodajże w Chorwacji byłem dzieckiem, byłem bardzo mały, albo to było w Grecji, już nieważne, miałem 3 latka, dwa, 3 latka. I była taka scena e, zadaszona, taki jakby namiot, i pod namiotem było oczywiście tam, e, można było się napić piwa, zjeść coś e, z grilla, prawda? E, tego typu klimaty. I na scenie były występy dzieci, że każde dziecko, które weszło na występ, powiedziało jakiś wierszyk, to, to dostało to dostało e, tam cukiereczka, czy jakąś nagrodę, kolejka była dość długa, a ponieważ ja byłem bardzo energiczny, bardzo, było mnie wszędzie pełno, latałem pod tymi stołami, e, więc w pewnym momencie e, wpadam na, na, na tą scenę, zabieram e, mikrofon e, temu no, wodzirejowi, który, który tam e, przewodził tym, tym, tym występom i, i krzyczę fragment swojej ulubionej dziś dzieciństwa bajki, któryż miał ich bin himen ich habe i kraft. I stałej, ludzie zaczęli się śmiać, padli, padli, trupem, tym bardziej, że ja jako dziecko no, nie byłem super szczupły, tylko byłem No co ty? No pierwsze tam lata do gdzieś tak do wieku siedmiu lat to byłem raczej taki nie że gruby, ale miałem, miałem odpowiednią masę, tak? Tak, miałem pewną masę, no jak wpadłem i tak wykrzyczałem to na scenie, i od razu dałem mikrofon z tej sceny w długą, tam skoczyłem na kolana. No, ale także... cukierek był twój. Nie? nie, cukierka nawet nie wziąłem, choć poszedłem w długą. To nie o to chodziło, tak, chodziło, nie o, chodziło, nie o cukierkach. No chodziło. bo ty jesteś indywidualista, nigdy nie myślałeś o sporcie, który, w którym mógłbyś, wiesz, sukcesami cieszyć się sam? Nie, nigdy nie myślałem o tym. Na pewno myślę, że w sportach indywidualnych jest dużo łatwiej. Jednostce, ze względu na to, że wynik zależy tylko od Ciebie. Mhm. I to, czy Ty na treningu przepracujesz tyle dobrze, czy tyle dobrze, czy tyle źle, to zależy tylko od Ciebie. Tak. I ile, strony... masz ile masz zawzięcia, ile masz. Z drugiej strony jest to też ciężkie, bo wiadomo, że cały czas trzeba się samemu trzymać nad całą dyscyplinę samemu trzeba się kontrolować samemu trzeba się prowadzić. A porażką też się z nikim nie podzielisz, nie? Tak, ale generalnie porażki, przynajmniej jestem taką osobą, która porażki przyjmuje bardzo do siebie, w sensie takim, że lubi rozłożyć to na czynniki pierwsze i zobaczyć, gdzie można było coś zrobić lepiej. A nauczyłeś się tego? Czy taki byłeś od początku? Nie, ja byłem taki takie od dosyć początku. To rozsądne podejście. Ja do byłem taki od początku, że szczególnie jak byłem nastolatkiem i w młodzieżowych rozgrywkach przegrywałem. To strasznie mnie to może nie że dotykało, ale był to taki, taki ważny dla mnie element, że wtedy ja mi się od razu po, po meczu takim na trening i siedzieć pięć godzin na sali, żeby, żeby zrobić coś lepiej. A, a potem zaraz od razu zagrać kolejny mecz, żeby się zrewanżować, żeby pokazać, Aha. że to jednak ja byłem lepszy. Mhm, walczak. Mhm. Więc taki, takie. takie. Pewnie potacie takie podejście też bardzo, bardzo sportowe. Mm. Być może tak, no ja niestety nie miałem okazji zobaczyć jak mój ojciec grał zawodowo, jak, jak prezentował się na boisku, bo jak ja się urodziłem, to już, to już nie grał w siatkówkę. Oczywiście widziałem jak grał, ale w oldboyach czy rekreacyjnie na plaży. I to tak jak wcześniej wspominałem, to on mnie nauczył odbijać, się, to mnie na pierwsze oczywiście szlify mi dawał. Także to, to, to pamiętam, ale nigdy nie miałem okazji zobaczyć właśnie ojca w grze.